Stało się, moi drodzy, oficjalnie zagadka White Rabbit została wyjaśniona i oficjalnie, z góry też przepraszając tych, którym to spoileruję, Bray Wyatt powrócił do WWE. Jesteśmy dosłownie kilka godzin po zakończeniu gali Extreme Rules, o której też opowiem wam w całości w jednym z kolejnych odcinków, także bądźcie spokojni, subskrybujcie kanał, aby tego nie przegapić, ponieważ teraz chciałbym głównie skupić się na Bray Wyattie i tych wszystkich rzeczach, które prowadziły nas do jego powrotu, w zasadzie na samym końcu gali Extreme Rules. Przed rozpoczęciem show dookoła areny chodziło pełno ludzi przebranych za króliki, którzy też wręczali kartki wszystkim przechodniom, ludziom kierującym się właśnie do areny. Na tych kartkach napisane było dosłownie: porzuć wszelką nadzieję, wy, którzy tu wchodzicie. No i oczywiście cała kartka była w stylu takiego, wiecie, The Fienda Braya Wyatta. Oprócz tego oczywiście dookoła areny, gdzieś na jakichś bramkach, gdzieś na jakichś przejściach umieszczone były różne kody QR, które, myślę, gościły nam już od kilku tygodni i nie były dla nikogo żadnym zdziwieniem. Show się rozpoczęło i przebiegało tak, jak powinno. Swoją drogą gala Extreme Rules naprawdę była wysokich lotów, ale o tym porozmawiamy w innym odcinku. Jak gdyby nigdy nic, gala dotrwała do walki main eventowej z Seth Rollins kontra Matt Riddle i wtedy, po zakończeniu tej walki, dopiero zaczęło się dziać. W momencie, w którym Daniel Cormier z Mattem Riddlem wychodzili już z areny, kierowali się w kierunku rampy, nagle zgasły światła. No i publiczność w tym momencie już totalnie oszalała, wrzawa była niesamowita, pojawiły się oczywiście lampki tradycyjne właśnie dla Braya Wyatta i nagle w tle zaczęła grać mocno taka zmiksowana, przytłumiona muzyka He's got the whole world in his hand, co oczywiście dobrze kojarzy się z Brayem Wyattem, ale nie był to czysty theme song, był to, mówię, taki zgliczowany głos totalnie osoby, która to śpiewała. I te słowa były zapętlone dosłownie w kółko, przewijały się cały czas i na arenie co chwilę w różnych miejscach pojawiały się różne postacie właśnie z Firefly Funhouse, co, myślę, od razu dało nam jasno do znaczenia, że faktycznie Bray Wyatt jest tutaj. Widzieliśmy Husky the Pig, Ramblin Rabbit, Mercy the Buzzard, Abby the Witch, a także na samym końcu gdzieś tam w publiczności pojawił się The Fiend. Wtedy wrzawa jeszcze bardziej się zwiększyła, pewnie niektórzy myśleli, że to jest właśnie Bray Wyatt i że to jest ten jego oficjalny powrót i to jest The Fiend, ale nie. Te wszystkie postacie miały za sobą jakieś drugie dno i kierowały nas do jeszcze czegoś większego. Nagle na arenie pojawiły się pewne drzwi na samej rampie, ale zanim do tych drzwi przejdziemy, to jeszcze coś ujawiło się na telebimie. Mianowicie przenieśliśmy się do Firefly Funhouse, które jednak było nieco inne niż te, które, myślę, doskonale pamiętamy, ponieważ było tam pełno pajęczyny, cały ten budynek był zniszczony i to dało jasno do znaczenia, przynajmniej mi w tamtym momencie, że wszystko, co było związane z Brayem Wyattem, co było związane z The Fiendem, wszystko jakby legło w gruzach i oficjalnie dostajemy nowy początek, nowy etap całej historii Braya Wyatta. O tym też mogły właśnie wnioskować wszystkie osoby, które pojawiły się z tamtych czasów, z historii Braya Wyatta na arenie właśnie jeszcze, kiedy przed chwilą wam o tym wspominałem. No i ten Firefly Funhouse, który został ukazany taki totalnie zniszczony, porzucony, myślę, tylko postawił kropkę nad i. Wtedy, moi drodzy, drzwi się otworzyły, pojawił się tradycyjny lampion dla Braya Wyatta i fani totalnie oszaleli. Bray Wyatt powoli wyszedł z tego całego tunelu, z tych drzwi, w nowej odsłonie, w nowej masce, która też nie do końca wiemy, co może oznaczać, ale przypomina ona taką postać pewnego diabła. I na pewno więcej zostanie wyjaśnione na Raw, które już w poniedziałek, ale wracając jeszcze do Braya Wyatta, po chwili zdjął on maskę, publiczność oszalała. Przysięgam wam, że tak głośnego dopingu, tak głośnej reakcji nie słyszałem dawno. Wyatt po chwili spojrzał w kamerę i powiedział słowa I'm here, czyli jestem tutaj. Oficjalnie, jeszcze raz to powtórzę, moi drodzy, Bray Wyatt powrócił do WWE przy cudownej publiczności, przy cudownej reakcji. I po zdmuchnięciu lampionu na ekranie pojawiło się to logo, które też w zasadzie jeszcze nie wiemy, co może oznaczać. Pewnie domysłów będzie spora ilość. I z tym też chciałbym pozostawić was, byście dali w komentarzach znać, co sądzicie o powrocie Braya Wyatta, co sądzicie o tych wszystkich elementach, które zostały ukazane, gdzie też prawdopodobnie, tak jak zdążyłem wspomnieć, jasno daje nam do zrozumienia, że to wszystko, co było związane z Wyattem z tamtych czasów, z The Fiendem, zostało definitywnie przekreślone, oddzielone porządną kreską i dostaliśmy nową postać Braya Wyatta. Być może wy zauważyliście jeszcze jakieś rzeczy, których ja nie widziałem, o których tutaj nie wspomniałem, także piszcie śmiało w komentarzach, napiszcie, jak wam podobał się powrót Braya Wyatta i czego obecnie od jego
postaci oczekujecie. Dajcie znać w komentarzach, zostawcie polubienia, aby ten film zyskał jak największy zasięg i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego kolejnego materiału. Trzymajcie się, miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym filmie.